może teraz wszystko przygotować, bo jak przyjdzie przycisk, żeby go tylko powiesić i już! Co? Mamo, co ty zrobiłaś? Wyrwałaś kartę z mojego zeszytu? Super wyglądasz! A przybierze? No gdzie ta mama? Już mi się zimno robi! Co? Jeszcze wyżej? Może ci zrobię kawkę albo herbatkę? No nie, znowu ten bachor zawraca mi głowę! Zrobić. No ale jakoś tak nie mogę, no bo no, te włosy mi się tak rozpadają. Ciężko sobie samemu zrobić takiego kucyka. Potrzebuję pomocy. Mamo, możesz tu przyjść, musisz mi w czymś pomóc. Co się stało, Monisiu? Czemu mnie wołasz? Pomóż mi jakoś ogarnąć te włosy. Chciałam sobie zrobić takiego wysokiego kucyka. Ale nie mogę zebrać wszystkich tych włosów. Wszystko się rozwala. No tak, weź szczotkę, to zaraz cię uczeszę. Nie ma problemu. Mamo, tylko zrób taki bardzo wysoki, okej? Bo ja w takich lubię być wysokich. Aha, dobrze. No i ładnie wyglądasz w takim wysokim kucyku. Już się robi. Zaraz uczeszam. No faktycznie samemu to ciężko by było zebrać te włosy, wiesz? Tak. Dobra, masz gumkę? Tak, tak, proszę. To daj, proszę, masz szczotkę. Okej. Okay. Gumka pasuje ci do sweterka. Identyczny no, tak. Kolor, prawda? Mhm. No chyba będzie w porządku. Super, no dziękuję. Mamo, wiesz co, a jak już tutaj jesteś, to sprawdź mi może pracę domową z matmy. No dobrze, pokaż zeszyt, zaraz sprawdzimy te zadania. Zobacz, mamo, z tym zadaniem miałam problem. No daj, pokaż. No popatrz, chyba to o to mi źle wyszło. No czekaj, zaraz sprawdzimy. Zobacz, Monisiu, tutaj zrobiłaś złą kolejność wykonywania działań. Zamiast pierwszego mnożenia, to ty zrobiłaś dodawanie. I dlatego jest zły wynik. Przecież mi właśnie tak mi się wydawało. Ten wynik mi jakiś taki dziwny. Aha, no właśnie, właśnie. Dobra, to ja od razu już poprawię ten przykład, żeby mieć to z głowy. Monisiu, a może przyniosę ci coś do jedzenia? Już tyle siedzisz w pokoju, uczysz się. Może byś zjadła jakiegoś owoca albo kanapeczkę ci jakoś zrobię? Nie, nie, mamo, dzięki. Ja za chwilę też pójdę na dół, to sobie coś sama zrobię do jedzenia. Monisiu, a jak już odrobiłaś lekcję, to może zrobimy sobie popcorn i obejrzymy coś razem? Tak, mamuś, to super pomysł, ale lubię spędzać z tobą czas. Oj, ty moja kochana córeczko. Zła mama. Co za włosy, nie mogę jej w ogóle uczesać. Chciałam sobie zrobić taki wysoki kucyk, ale gdzieś nie mogę sobie poradzić. Chyba muszę zawołać mamę. Mamo! Co znowu chcesz? Czego mnie wołasz? Mamo, wiesz co, nie mogę sobie poradzić z moimi włosami. Zrobiłabyś mi taki wysoki kucyk? Taka duża, a uczesać się nie umiesz? Znaczy, no umiem się uczesać, ale jest bardzo ciężko samemu zrobić sobie taki wysoki kucyk. No dobra, to zrobię ci. Ale to już ostatni raz. Naucz się i sama się będziesz teraz czesać. No daj tą szczotkę. Ała! Ała, mama! Cicho! No ale to boli mnie. Cicho! Chcesz, żebym cię uczesała, to bądź cierpliwa. No ale to boli! Ała! Nie w twoim wieku nie bolało! Czego tak jęczysz? Co za dzieci teraz mało wytrzymałe, takie marudy to wszystko. Zaraz ci zrobię fryzurkę. Dobra, przyjrzę się w lusterku. Jejku, mamo, co to ma być? A co, nie podoba się? No, co to jest za fryzura? A uczysz się sama, jak ci nie pasuje. A lekcje jakieś masz zadane? Odrobiłaś wszystko? Miałam zadane z matematyki, ale nie jestem pewna, czy je dobrze zrobiłam. Możesz mi sprawdzić, a ja w tym czasie się pójdę uczesać do łazienki. Ach, jeszcze tymi lekcjami się muszę zajmować. Co ona tu ma zadane? Zaraz zobaczę. Co? To ma być dobrze zrobione zadanie, tu jest wszystko źle! Z tego to można zrobić tylko samolocik. No i co, mamo, dobrze zrobiłam to zadanie? No, świetnie! Twoje zadanie właśnie leci do ciebie. Co? Mamo, co ty zrobiłaś? Wyrwałaś kartę z mojego zeszytu i przerobiłaś ją na samolot. Przecież ja teraz dostanę pałę z matmy za to. Tam nie byłam pewna tylko jednego przykładu, a reszta była dobrze. Ty mi chyba wcale nie sprawdziłaś tej pracy domowej. Rób sobie sama te swoje zadania. Ja już skończyłam swoją edukację dawno. Co to teraz będzie? Tej
szafce. A, pamiętasz? Mówiłaś mi, że te drzwi się coś nie domykają. Rzeczywiście, jest jakiś problem z zawiesami. A może coś ci pomóc? Przytrzymać? Wiesz co? Jak możesz, to przynieś mi może śrubokręt gwiazdkowy. Spróbuję coś z tym zrobić. Okej, nie ma sprawy, zaraz ci przyniosę. Dlaczego to się tak poluzowało? Paweł, wzięłam ci dwa te śrubokręty gwiazdkowe, większy i mniejszy, bo nie wiem, który ci będzie potrzebny. Trzymaj. O, super, że o wszystkim pomyślała. Tu się przyda chyba ten większy, wiesz? A może ci zrobię kawkę albo herbatkę? Nie. Ale wiesz co, jakbyś mogła, to przytrzymaj mi te drzwi, żebym równo przykręcił. No pewnie, że ci pomogę. Pokaż dokładnie, gdzie mam przytrzymać. Tak będzie dobrze? No tak, dobrze. Tak troszkę do góry. Aha, no. O, super. I razem naprawiliśmy. Zła mama. Co ty robisz? Czego tak hałasujesz? Ja tu próbuję się trochę zrelaksować, odpocząć. No jak to co? Przecież dostaniemy niedługo srebrny przycisk YouTube'a. Już ustaliliśmy, że powiesimy go tutaj, na tej ścianie. Muszę teraz wszystko przygotować, bo jak przyjdzie przycisk, żeby go tylko powiesić i już. A większego wiertła to ty nie miałeś? No wiesz, porządna nagroda, to i wiertło musi być porządne. Ale za nisko to przecież wiercisz. To musi wisieć wyżej. No to gdzie chcesz? Tu? Jeszcze wyżej, to za nisko. Nie, to już za wysoko dla mnie. Weź przynieś mi stołek, tam stoi w korytarzu. Co? Chyba żartujesz. Ja teraz odpoczywam, sam sobie idź po stołek. Ech, ty mi nigdy nie chcesz nic pomóc. I zobacz, jak sobie pięknie poradziłaś z tym stołeczkiem, kochanie. Ale korona z głowy by ci nie spadła, jakbyś mi pomogła. No wyżej wierć, jeszcze wyżej. Co? Jeszcze wyżej? Ale z ciebie nie zdara, nie udawaj, że się tak potłukłeś. Wstawaj i wywierć wreszcie tę dziurę. To twoja wina, kazałaś mi wiercić coraz wyżej i wyżej. Mogłaś chociaż stołek przytrzymać. Nie ma co liczyć na kogoś, trzeba liczyć tylko na siebie. Dobra, mama. Mamo, wiesz co, ja właśnie... Ale poczekaj, Monika, coś ci powiem najpierw. Mamo, ale ja... Czekaj, najpierw ja ci coś powiem. Mam dla ciebie niespodziankę. Jak odrobisz już wszystkie lekcje, nauczysz się na sprawdzian z historii, ogarniesz tą piosenkę z muzyki, to zabiorę cię na fajne zakupy. Mamo, ale ja ci chcę powiedzieć, że właśnie... Monika, nie ma żadnego ale. Najpierw obowiązki, a potem przyjemności. A dodatkowo jeszcze po tych zakupach możemy pójść na lody. Ale wiesz, co masz najpierw zrobić? Mamo, ale ja ci właśnie próbuję powiedzieć, że ja już odrobiłam te wszystkie lekcje. Naprawdę? No to super, to jedziemy na zakupy. Ale fajnie, mamo, że zaprosi mnie na zakupy. No przecież ci obiecałam, a obietnic trzeba dotrzymywać, prawda? Tak. Chodź. Mamo, a zobacz, mogę o te spodnie przymierzyć? O, fajne są nawet. No możesz przymierzyć, zobaczymy, jak w nich wyglądasz. Maja, zobacz, jakie fajne o te spodnie. Taka bardzo ciekawa, fajna. Może przymierzysz, nie? Tak. Patrz, mamo, jaki fajny kapelusz. Pokaż. Wow, mega. Super wyglądasz. Oj, może ja przymierzę? Okej. Okay. Pokaż. Oj, na mnie trochę za mały. Broken is tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is black. Ale fajnie, mamo, że się wybryłyśmy na te zakupy i to udane. Bardzo udane, będziesz miała fajne nowe ciuszki, tak, na wiosnę. Tak, Monika, a na koniec, tak jak ci obiecałam, pyszne lody. Pyszne. Ale jesteś fajna mama. Zła mama. Ale fajnie, że już po lekcjach. Umówiłam się z mamą, pewnie gdzieś to na mnie czeka. To dziwne, mamy jeszcze nie ma. Przecież umówiłyśmy się tutaj przed szkołą i miała na mnie czekać. Gdzie ta mama? Już mi się zimno robi. Dobra, to zadzwonię do niej może. O, kto tu dzwoni? No nie, znowu ten bachor zawraca mi głowę. No tak, przecież się z nią umówiłam pod szkołą. Ale w sumie jeszcze pochodzę trochę po sklepach. Niech czeka. No poczta się włącza. No co się dzieje? Czego ona nie odbiera? A może coś stało? I gdzie ta mama? No. Już tyle jej nie mam. Co teraz zrobić? Chyba całkiem o mnie zapomniała. Nie wiem, czy mam sama wracać, czy mam czekać na nią. Mamo, to ty? Mamo! Co tak do...
do mnie wydzwaniasz cały czas? Mamo, no przecież umawiałyśmy się, że przyjdziesz po mnie po lekcję. Ja już czekam prawie godzinę pod tą szkołą. No i cóż takiego, że trochę postałaś na dworze? Nic ci nie będzie, jak trochę mózg dotlenisz. Mamo, no ale już mi się zimno zrobiło i mi się strasznie chce jeść. A poza tym to nie dotrzymałaś obietnicy. Jakiej obietnicy? No jak to jakiej? Umówiłyśmy się przecież pod szkołą. Ojejku, wielka mi obietnica. Przecież jestem pod szkołą. No to co teraz robimy, mamo? Idziemy do domu? Do domu, tylko do tego domu. Ja do fryzjera jeszcze muszę pójść. Chodź ze mną, to poczekasz. Dobra, mama! O, już leżysz, Agatko. Przyszłam powiedzieć ci dobranoc i opowiedzieć bajkę. Chcesz? Tak, bardzo chcę. Opowiedz mi bajkę. Dawno, dawno temu w pięknym ogrodzie stał cudowny zamek. A w tym zamku mieszkała piękna królewna, tak piękna jak ty. I co dalej, mamo? No ale już zamykaj oczka, bo to bajka na dobranoc i trzeba spać. Ta księżniczka miała taką moc, że mogła spełniać każde życzenie. O, jak ja lubię, jak ty mi, mamo, opowiadasz bajki. O. Mamo, mamo, opowiedz mi jakąś bajkę na dobranoc. Codziennie tylko te bajki i bajki. Nie możesz chociaż raz usnąć sama? Mamo, ale ja jestem jeszcze bardzo mała. Lubię bajeczki na dobranoc. A nie mogłabyś sobie sama jakieś bajki opowiedzieć? No jak to samo? Ja lubię, jak ktoś mi opowiada. No dobra, to ci opowiem jak chcesz. Dawno temu w strasznym lesie żył sobie potwór. Ten potwór zjadał wszystko, co zobaczył. Zjadał ptaki, zwierzęta, a nawet ludzi. A najbardziej lubił zjadać takie małe dziewczynki. Nie chcę takiej bajki! Wolę się! Chciałaś bajkę? To teraz słuchaj. Ten potwór pewnego razu złapał taką małą dziewczynkę, która nazywała się Agatka. Przecież sama chciałaś, żebym ci opowiedziała bajkę, a ja nie znam innych. Ale ja nie lubię takich bajek, bo potem wszystko mi się śni w noc i się boję. Nie chcesz, to nie, zasypiaj sobie sama. I uważaj, żeby w nocy jakiś potwór do ciebie nie przyszedł. Klikajcie łapki w górę dla naszej mamuni. Piszcie w komentarzach, która mama podobała wam się bardziej, dobra czy zła. Odwiedzajcie nas na Facebooku. I na Instagramie. Subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Pa! Pozdrawiamy Alę i Martynkę. Pozdrawiamy Maję. Dziękujemy za list i piękny rysunek. Pozdrawiamy Matyldę Janik z Gdyni. Dziękujemy ci za śliczny rysunek. Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych widzów. Zostańcie dłużej na kanale Figi, Miki, Agatki i Moniki. Klikajcie w filmiki, które teraz